A gość Media Z są były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik i minister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza Mariusz Kamiński. Witam. Dzień dobry. Mam pytanie do pana. Czy pan jest zaskoczony tym, że prezydent Aleksander Kwaśniewski chce ułaskawienia Zbigniewa Sobotki? Mariusz Kamiński. Znaczy, to oczywiście jest decyzja bezczelna, bezwstydna. Aleksander Kwaśniewski zachował się w tej sprawie nie jak prezydent, ale jak prezio. Przypomnę, że tak określają Aleksandra Kwaśniewskiego koledzy z biznesu, tacy jak pan Kulczyk. Sobotka, wiadomo, że był... Panie ministrze, ja mam prośbę. Na tym poziomie ja nie mogę brać udziału w tej rozmowie. No, przepraszam uprzejmie, no bo to jest poziom, tak mi się wydaje, lekko nieadekwatny do powagi i prezydenta, i Rzeczypospolitej, i powagi sprawy, no. Dziękuję bardzo. To był były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik, a teraz Mariusz Kamiński. Jeszcze raz mogę powtórzyć to, co powiedziałem na początku. Absolutny bezwstyd, bezczelność. Aleksander Kwaśniewski pokazał tak naprawdę, że jest zwornikiem pewnego układu. Minister Sobotka został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za niezwykle ciężkie przestępstwo. 3,5 roku więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej, w wyniku której narażono życie funkcjonariuszy wykonujących niezwykle ważne działania operacyjne. No to po prostu jest sytuacja, no ręce opadają, że tak może zachować się prezydent Polski. Dziś korzysta tak naprawdę z pewnego przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje, że jest jakaś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione i taką osobą jest dla Aleksandra Kwaśniewskiego pan Sobotka. I dlatego nie sądzę, żeby politycy powinni być właśnie traktowani w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli są skazani, to takie są decyzje sądu, należy to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać. Gdyby Zbigniew Sobotka został ułaskawiony, co by to oznaczało według pana? Nierówność obywateli wobec prawa i właśnie to, że są osoby w sposób nienaturalny, szczególnie chronione przed wymiarem sprawiedliwości, osoby z establishmentu, z tak zwanej klasy politycznej. I to jest jeden z powodów takiej głębokiej frustracji Polaków wobec tego, co się dzieje w świecie polityki. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był minister Mariusz